Witam Was bardzo serdecznie przed zajęciem rondowicą. To jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj jedziemy N62 do Grodziska Zachodniego z Wadowic Zachodnich. Jako pociąg Regio 11820, który będzie odjeżdżał za 30 sekund ze stacji Grabówek Wieś. Dzisiejszy odcinek będzie zakończeniem tej trasy i będzie trwał on około 40 minut, więc myślę, że nikogo nie zanudzę przez ten czas. Dobra, Andy, bo tu konduktor nie podaje, rogi się zamknęły. Możecie wpisać na przykład w komentarzach, czy chcecie zobaczyć też również serię z Open Rails'a. No, trochę jedzie. Zobaczmy to może z innych kamer albo nie. Dobra, jedziemy. Ograniczenia do 80 widzą. I stację następną również.
To się nazywa mieć wyczucie. Prócz stoi równo z krawędzią peronu. My jedziemy cały czas przed czasem, bo mówię, to jest rozkład dla N57, który uległ awarii, jak to mówiłem na początku. I no niestety, one mają prędkość maksymalną 110, rozkład też jest zrobiony pod tą prędkość. Więc jadąc 160 mocno, naginam reguły rozkładowe. Dlatego cały czas jadę przed czasem i to dosyć mocno. Dobra, zamknijmy drzwi. Oni się chowają, moc jest i leci. To 60 na szlaku cały czas. No już właśnie cię wygaszałem, nie musisz wrzeszczeć. Informacje ostatnie, więc rozpoczynamy hamowanie. Małe drzwi otwórzmy, a tu się nawet prąd nie wysunął. Proszę, nie chciał wsiadać tymi drzwiami.
Ja im pomogę. Mi się podoba to normalnie. Ruch też się ładnie chowa. Dobra, odjazd. To drawinowe już nie będzie tak kolorowo, że sobie będzie można jechać 160. Wtedy tam już tylko 120, z tego co pamiętam. Przy następnym do stówki widziałem. Następny wskazuje 40. I 120 tylko.
i 1,5 minuty oczekiwania, ale to już będzie podwórkę, bo będzie tylko 120. To znaczy podwórkę, no będziemy jechać z prędkościami prawie rozkładowymi. No i mógłbym tutaj wziąć N57 po modernizacji, sobie na spokojnie tutaj 120 jechać i też by się nic nie stało. Czy tutaj dodatkowe monitorki działają? Nie, nie działają. Ważne, że chociaż się coś wyświetla. Teraz ludzie coś ode mnie tam mają kiedy? To zawsze nagrywam, to zawsze pełno. Dobra, trzeba ruszać. I ruszamy. No i też będzie cały czas 40. Tu 120, żadnego znaku jeszcze nie widziałem, co do tego, że tu 120 tylko. Póki co z 40 wyjeżdżamy. Można dalej jechać 160.
No i to się rozumie, do jaka jazda pociągnie, co nie? No mówię, no nie widziałem to nigdzie 120 szyby. Jeszcze 60 mi się tu wyświetla, no jest. Od przejazdu się zaczyna. Ręczne otrzymywanie prędkości, bo mi się potem nie chce tempomatu zmienić z powrotem. Już do stacji dojeżdżamy, niemożliwe. No już będzie 3 minuty przed czasem, czy dwie. Jej, 2,5 minuty przed czasem, znowuż. Jak ja to uwielbiam. Wszystkie drzwi się zamknęły.
No już niedługo będziemy odjeżdżać. Bo muszę nam lokować drzwi, niech się prócz schowa. Schował się pięknie ładnie prócz. Sygnał odjazdu. Jedziemy, wyjeżdżamy właśnie z 60. Wjeżdżamy znowu z sferę 160 km na godzinę. Następny przystanek, znaczy stadnia Grodzisk, Letnisk. Jedziemy przystanek, bo tu jest napisane, że przystanek do tego. I po tym już myślę, że będzie grozić zachodni koniec naszego kursu. No stresem coś ty zacząłem. Następny do stówy. Osiemdziesiąt to prędkość szlakowa. To ograniczenie do 50 gdzieś tutaj. Ustawiłem już sobie 80 na tym ponad. Zaczynamy zwalniać do 50. Ona zaczyna się przed tym zakrętem. Czyli tutaj. Wjeżdżamy ze strefy 50 km na godzinę. Miejmy te 40%, niech się pociąg rozpędza. Wjeżdżamy w strefę 120 km na godzinę.
Dobra, i pora rozpocząć hamowanie do stacji. Tym razem może dajmy dać te 80%. I to się mówi lepiej ostrzy niż za słabo. I prawe drzwi otwarte. Usujemy amulet elektrodynamiczny. Amulet postojowy zaciągnięty jest z automatu. Więc pociąg nigdzie sam nie pojedzie. 2 minuty przed czasem, jak zawsze. O, zdążyłem jeszcze. Do środka. Trochę tutaj osób jest. Tutaj przejście pomiędzy tymi. Tu pięterko i wejście do maszynisty. W tym pewnie dość samo. Pięterko, wejście do maszynisty, ale trochę ludzi się zebrało, widzę. Na ten poranny pociąg do Krodziska Zachodniego. No i tu już jest koniec naszego składu, dobra. Że jeszcze obejrzyjmy sobie tutaj zewnątrz. Możecie w całej prezentacji pociągu zobaczyć normalnie, jak ładnie się on prezentuje. Miejsc siedzących 160, czy maksymalna ilość pasażerów 328. 3 razy 400 W, jeśli chodzi o moc. Masa własna 167, masa służbowa 107, 3 tony, klimatyzacja jest oczywiście na pokładzie. Progi chowamy, dzień dobry, jedziemy. Nie widzę, że mi to pokazuje, że na następnym do 40. Nie, póki można, to jedziemy. Teraz zaczynamy hamowanie. I idzie, już mam wyczucie tego pociągu. I co, i tak na razie nie będziemy szybciej jechać.
Ustawiłem sobie żądaną prędkość na 40 km na godzinę. Dojeżdżamy pomału do stacji końcowej. I planowo docieramy na ostatni. Że pod daszkiem staniemy pasażerom, nie mieli blisko na stacji. No i co? Światełka gasimy. Pantograf opuszczamy, nie wiem tylko czemu jeszcze wyłącznik szybki działa. To nie powinien już działać. Nie wiem, skąd jakimś magicznym cudem bierze prąd i do 4,02 kW. No ciekawe. Zamknijmy drzwi, schowaj próg. Łączmy baterie. Nie wiem czemu, no ale no niestety nie da się to włączyć. Więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!